Na świecie powstały miliony logotypów, ale jest jedno, które zna cały świat. W tym odcinku porozmawiamy o tym, jak się robi logo. Może nie tyle będziemy robili logo, bo jednak logo to jest bardzo poważna sprawa. Nad tym się pracuje bardzo długo. Pracują nad tym całe sztaby grafików i różnych osób wspomagających. Ale chciałem Wam pokazać i powiedzieć, że jest w historii sztuki pewien element, pewien symbol, który zawsze od samego początku był obecny, to było jabłko. To jabłko pojawiało się od samego początku w sztuce. Zobaczcie, tutaj mamy jeden z obrazów, Adam i Ewa. Wąż kusił Ewę właśnie pięknym jabłkiem. Adam tak patrzył na to z niepokojem, jak to się zakończy. Może jeżeli chodzi o historię świata, to zakończyło się to, powiedzmy, dyskusyjnie, ale jeżeli chodzi o historię sztuki, to ten moment, kiedy Ewa wzięła jabłko i pomyślała sobie, że jest to piękny, smaczny owoc, nie przewidując konsekwencji, nie był najciekawszy. Natomiast jeżeli chodzi o to, co potem się wydarzyło, to już było znacznie lepiej. Ponieważ pod jabłonią leżał sobie pan Isaac Newton, nagle podobno spadło jabłko. Nie wiem, czy spadło mu na głowę, czy obok, ale w każdym razie powstała wspaniała teoria, która mówi o grawitacji, o przyciąganiu. Ale też jabłko pojawiło się dosyć szybko w znakach graficznych. Wiele osób zna to logo, Big Apple, czyli symbol Nowego Jorku. Kiedy właśnie motyw jabłka został wykorzystany graficznie. Mnie szczególnie ten motyw jest bardzo bliski, ponieważ wielokrotnie już mówiłem, że wychowałem się na konflikcie między Rolling Stonesami i Beatlesami. Firma Apple do dzisiaj rozpoznawalny znak zielonego jabłka na wszystkich pierwszych płytach zespołu The Beatles. Ciekawe, że ta muzyka nawet dzisiaj cały czas jest aktualna. Ale przyszedł taki moment, kiedy graficy zaczęli się zastanawiać, jakby z tego jabłka zrobić pieniądze. No to nie jest takie proste, ponieważ trzeba najpierw wziąć właśnie takie proste jabłuszko, czyste. Oczywiście możemy tutaj zabawić się tym, co ja mówiłem wcześniej, że mamy jabłko, które jest szablonem, jest pewnego rodzaju maską. Jeżeli tą maskę użyjemy, tak jak pokazywałem wcześniej, to możemy sobie z tego jabłka zrobić. Przepraszam, jeszcze raz. Dobrze. Cofnijmy gest. To jest właśnie dobre, że na tablecie możemy bawić się w sposób taki, że o, proszę bardzo, możemy mieć czerwone jabłuszko, możemy mieć zielone jabłuszko i wtedy zielony listek. Ale możemy też mieć żółte jabłuszko. Przy pomocy iPada i aplikacji jest to bardzo proste, ale wróćmy z powrotem do koloru naszego wyjściowego, czyli do tej maski, która jest czarna. I nadszedł moment, kiedy byśmy chcieli sobie to jabłko skonsumować. Możemy oczywiście je zjeść i zostanie ogryzek, ale możemy posunąć się troszkę dalej. I możemy się zastanowić, co by było, gdybyśmy to jabłko zjedli graficznie. Jeżeli je zjemy graficznie, no to wtedy mamy najsłynniejsze chyba logo świata, logo firmy Apple. I tak naprawdę nie pozostaje mi nic innego, jak tylko razem z Wami powiedzieć, że to jest przepiękny, klasyczny, czysty znak i zjeść to jabłko. Dziękuję bardzo.